Z myślą o tych, którzy byli w tym roku grzeczni, jak i o tych, którzy nie byli, przygotowaliśmy dla was mały przewodnik po świątecznych inspiracjach prezentowych dla książkoholika. Ale na pewno nie będą to książki. Czytaczowo, czy byłaś w tym roku grzeczną... żoną. Żoną? Byłam. Dobrze, zaprezentuj pierwszy pomysł na święta, na prezent świąteczny, bo jak już kłamczysz, to już zacznij coś konkretnie mówić. Każdy książkoholik powinien mieć zakładki. Tak. No bo dlaczego nie? Bo książkoholik bez zakładki to nieprawdziwy książkoholik. Nie, nie. Więc... znaczy... Nie. Tak daleko to se nie idę. Bo książkoholikowi wystarczy czasami paragon, czasami bilet, skarpetka. Zużyta skarpetka? Nie, zużyta... Skojarzyło mi się to z Harem i z dziennikiem Tomaridła. Zużyte to coś innego mi się skojarzyło, ale to było złe i nie wyobrażam sobie tego jako zakładki. Tak, zakładki. Zakładka to dobra rzecz. Kolorowa, sztywna. Dobrze, przejdźmy dalej może. Książka się dzięki temu nie zagina i Tak, zakładka prosto do prostowania książki, taka idealna. Przestań. Dzięki zakładkom książka się nie zagina. Rożki książek się nie zaginają, bo niektórzy mają tendencję do zaginania rożków książek. Także taka zakładeczka to jest dobra rzecz dla każdego człowieczka. A chyba, że człowieczek woli inny rodzaj zakładeczek, no to wtedy taka zakładeczka dla mężczyzny i człowieczka. Aha, czyli kobiety są człowieczkami. No tak. No, także takie zakładeczki, poczuj moc. Ja co prawda rzadko korzystam z magnetycznych zakładek. Wynika to w gruncie rzeczy z faktu, że mamy ich najmniej i ja je zawsze gubię. A, no tak, a mimo, że posiadamy jakieś 500 zakładek w domu różnego rodzaju tekturowych, to i tak ostatnio zakładałem paragonem. Zakładeczki różnego rodzaju mogą być fajnym dodatkiem do prezentu albo takim małym prezentem dla kogoś, kogo lubimy mniej, dla kogo nie chcemy się jakoś tam szczególnie wykrwawiać portfelowo, to taka zakładeczka jest dobra, a dla tych, których lubimy, to po prostu jako dodatek do większego prezentu, chociaż same w sobie te zakładeczki są na tyle fajne, że abym się ucieszył na... Tyle książek do przeczytania, a tak mało czasu, no. Wącham książki. Ja. I takie zakładeczki na przykład dostaniecie sobie w molom.pl. Zakładeczki różnego rodzaju. A kiedy jesteśmy w molom.pl, to molom dla mnie się zawsze kojarzyło z jednym typem gadżetów książkowych. Nie wiem jakim? Skarpecianym. Tak, tak, skarpecianym. To jest drugi gadżet, który chcielibyśmy wam zaprezentować. Bardzo fajny gadżet skądinąd. Bo o ile czytaczowa nie cierpi na niedobór fajnych, ciekawych skarpet, o tyle ja jako mężczyzna cierpię. I u mnie oryginalność skarpet polega na tym, że niektóre są czarne, a inne dziurawe. Czarne, szare, bo nawet białych nie ma. I dziurawe. A te, co były białe, już są szare. No nie, ale skarpetki bardzo fajne i wydaje mi się, że dla mola książkowego jest ciekawe. I swoją drogą przyjrzyjcie się, co tutaj jest w ogóle napisane na etykietce, dedykowane wszystkim molom książkowym, małym i dużym. Życie jest za krótkie, żeby nosić nudne, białe skarpetki. No właśnie. Moje skarpetki, które tutaj właśnie mam, są z wiedźlamą. Z wiedźlamem. Są przegenialne, nawet są przegenialne. Lama w wieku wiedźmin to jest po prostu... Nie wiem, jak mam... No prawda, jak ja jestem... No więc... Ja cię wysłałam. No więc jak już ja wypowiedziałam na temat mojej skarpy, to ty się wypowiedz na temat swoich skarp. Teraz powiedz o swoich, bo twoje są i ci powiem, co są. Ci powiem, twoje skarpetki są fajne. Kochani, nagrywamy ten film na trzeźwo. Po prostu mieliśmy ciężki dzień z dziaduczątkiem, z czytoczątkiem. Skarpetki, jak i zakładeczki znajdziecie na molom.pl. Tutaj wrzucamy wam obrazek z księgarni, ale to nie jest wszystko, bo skoro już powiedziałaś o lamie, to jeszcze jest coś lamowatego z molom.pl. Lamo z torbiczku na dwóch, nie wiem, usiczku. Na dwóch usiczku. Lamo, fajna bawełniana torba w kolorze black, czarnym. Naprawdę, no ja kocham torby, mamy ich sporo, tak, ale nie nosimy ich, nie używamy, bo trochę szkoda. Bo zawsze szkoda. Jedną używamy i ona już jest taka już wymaltretowana, już patrzę, gdzie wybrać nową, ale ciężko będzie. Ty używasz. Ale twoje to były, to noszę, więc naprawdę ta nie wiem, czy będę miała sumienie ją używać. Z takich toreb na ogół korzystamy na targach książki. Tak.
I zawsze tam książki się najlepiej mieszczą, nie przedziera się to jak te cholerne, szkodzące środowisku foliówki. I tak, na pewno zawsze rogami fajnie przedzieramy, ten. Nie? Tak. Także torba fajna, fajna rzecz. A skoro było już o wąchaniu, my się naniuchaliśmy tych o tych świeczek. No dobra, nie niuchaliśmy, bardzo chcieliśmy niuchać, ale specjalnie zostawiliśmy sobie je na ten film, żeby je niuchać na filmie. Tak, po raz pierwszy Once Upon a Candle, świeczka o zapachu fejry. Zapach fejry? Cieszę się, bo wiecie co? Nie, słuchaj, była jeszcze opcja Rysanda, ale na szczęście Rysanda na stanie akurat w tej chwili nie było. I teraz stwierdzam, że to bardzo dobrze, bo na ogół kiedy fejra mówiła o Rysandzie, to wspominała jego pot. I że był bardzo fajny, także cieszę się jednak, że to nie jest Rysand, bo ładnie. Pot nie, ale fejra, no powiem wam, że apetycznie. Pachnie. Apetycznie. Mhm. Pokaż. Czy tatowa ma Shire? Ja mam Shire. I uwaga, jak pachnie Shire. Pokaż Shire. Ale powiem ci, jak zamykam oczy i to wącham, to nie widzę Shire. Fajny, nie widzę taki... tych owłosionych stóp hobbitów, tylko widzę... Jezu, co ty masz z tymi stopami? Widzę Rivendell i też spiczaste uszy elfie. Hobbity już nie mają owłosionych stóp, bo noszą skarpetki. Nie, ale taka świeżość... Czekaj. Powiedziałbym, że taką zielenią pachnie. No Rivendell. Shire. Dobra, i mamy jeszcze New Year's Eve in Hogsmeade. Czyli Sylwester w Hogsmeade. O ku... O Jezu. Poka. No... Ja! Dawaj, bo Nie zabiorę całego zapachu, nie martw się. Ale wiecie co? O Jezus, ale bym to jest zapach autentycznie, jakby się weszło do Miodowego Królestwa do Hogsmeade. Boże, jaka piękna, daj mi! No weź! Czuć karmel przede wszystkim. Boże, jak pięknie pachnie, ja znam ale ten zapach. Karmel, to znaczy tutaj jest napisane, solony karmel, masło i wanilia. Tak, masło i wanilia. Faktycznie jest wanilia w tym karmelu. Po prostu trochę popcorn ma bajera. Once upon a candle. No powiem wam, że fejra w porównaniu do Shire i do Hogsmeade, New Year's Eve in Hogsmeade, no słabiej. No ale... To ładnie pachnie, ale bardzo delikatnie. Ale to jest hit, słuchajcie. Ale to jest hit, ale to jest ale hit. Shire... Ale Shire też, jest takie odświeżające, mówię, ale Shire genialne. Mi się bardziej kojarzy z Rivendell. Shire mamy gruszkę, miód, róż i freezing... Róża, a nie róż. Róże. Rose, róż. Bardzo ładnie pachną, naprawdę. No ale nie, słuchajcie, Hogsmeade to jest hicior. Hicior, no. Zajaramy sobie dzisiaj świeczkę z Hogsmeade. No, ale wiecie co, chciałoby się to ugryźć aż. No, tak, a nie, mówię, że zjadłem. Genialne, słuchajcie, genialne. To jest w zasadzie pierwsza styczność nasza z takimi świeczkami zapachowymi na dobrą sprawę. Z takimi intensywnymi zapachami i takimi faktycznie wyrazistymi, które gdzieś się tam wybijają, także super. I was odsyłamy też na stronę Once Upon a Candle. Zobaczcie sobie, jakie tam są inne zapachy, bo... Jest wyboru tak dużo, że my na przykład nie mogliśmy się zdecydować, co z tego wszystkiego wybrać. No. No i to jest znowuż, ta świeczka na pewno będzie bardzo pasowała wam do świąt i będzie fajnym takim dodatkiem dla kogoś, znaczy dodatkiem albo prezentem dla ta kogoś, będzie taka, kto ten. A ta będzie taka bardziej wiosenna, ale kto tam... Znaczy wiosenna to chyba cię bodło. No czemu nie? No Shire tylko zawsze z zielenią. No nie, koniecznie, ale, nie, ale fajny. Ten zapach też taki pod zimę troszkę podchodzi, fajnie też do choinki by pasował w ogóle do Bożego Narodzenia. Czuć tutaj choinkowy taki zapach. Także świeczuszki, świeczka jak najbardziej, świeczki zapachowe. Świeczka jest dobra na każdą okazję, tak naprawdę. Tak, na każdą okazję dobra jest świeczka, zwłaszcza jak dobrze pachnie, bo mnie strasznie odrzucają świeczki takie chemiczne, typowo takie smrodowce, smrodorliwce. Natomiast tutaj no bardzo, bardzo fajnie. Dla mobilnych czytaczy, którzy nie rozstają się z książką Never, bardzo fajne jest etui na książkę. Etui, które można zapakować naszą książkę. O, pięknie, kieszonki też są na zakładki małe. Tutaj czytacz prezentuje już książkę. Naprawdę fajna rzecz z różowej fabryki. Różowa fabryka po prostu bije na łeb i na szyję, nie wiem, wszystko, jeśli chodzi naprawdę o etui, ale chodzi o wzory, miliony wzorów. Tak. Chyba z godziny siedzieliśmy, nie mogliśmy się zdecydować, co mamy wybrać, więc ja sobie wziąłam sieci do oko. Trochę imituję taką damską torebeczkę tutaj z kurdeczką. I naprawdę milu się w dotyku i super jest. Nie, wiecie co? Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś boi się o książki, bo ja sam mam taką fobię, jak gdziekolwiek jadę z książką, a na ogół to są jakieś wyjazdy gdzieś dalsze pociągiem, w 5 reklamówek albo jeszcze w pudełko i mam pół plecaka zawalone. I to jest fakt, nie dodam, że autentyczny,
Ale zawsze widzisz, jak ja pakuję się do plecaka. Jezus, milion worków, książki. Torby, te folie bąbelkowe, bo za każdym razem, kiedy nie zabezpieczę książki, to po prostu się to kończy dla niej źle. I to jest w końcu rozwiązanie dla mnie, które jest bardzo dobre. Zawsze chciałem mieć etui na książkę, tylko kiedyś zastanawiałem się, jak się z tym czyta. No. A to powiem wam szczerze, próbowałem już. I raz, że się ręka nie ślizga po śliskiej okładce, to jest fajne. Nie zaginają się różki. Bardzo wygodne, nawet sobie tak gdzieś czytać po drodze, nie trzeba wyciągać z tego. Strasznie fajna, praktyczna rzecz, a tak jak mówiła już czytaczowa, Różowa Fabryka ma całe tony najróżniejszych wzorów tych etui. To jest genialny dla mnie pomysł w ogóle na prezent i żałuję tylko, że mam jedno. Aczkolwiek też muszę powiedzieć, że twoje też mnie urzeka bardziej. Zobacz, jak się pięknie mieni, zobacz. Jak będę gdzieś jeździł, to chyba będę ci podpiętywał. Nie. Mhm. O to trzeba dbać. Tego nie można tak... No książkę w tym dbasz, o! Ale o to też trzeba dbać. Dobra. Będziesz swoje woził, a ja będę swoje trzymała na półce i będę podziwiała i oglądała. Teraz coś dla książkoholików, ale i nie tylko. Och, te efekty dźwiękowe. Moleskin z wzorem z Małego Księcia. Przecudowny. Tutaj na gumeczkę. Okładeczka chyba też jakaś materiałowa jest, bo to nie jest taki tam plastik nadruk. No płócienna. Piękne linie. Właśnie to są fajne te linie, bo one ani nie są takie szkolne, tak. Ani nie jest kratka. Takie coś pomiędzy, takie no... Taki, żeby takie, opisać takie... dziennik swojego życia, tak. tylko że to jest gadżet, który dla nas znowuż jest gadżetem typu tego. Jest tak piękny, że nie tykamy, tak, tym żeby bardziej, nie skazić. Tym bardziej ja nie umiem już pisać w zeszytach, nie wiem co mam pisać w zeszytach, a jak już piszę, to tak brzydko jak kura pazurom, więc szkoda szpecić ten notatnik. Potwierdzam. Moim pismem. Rozczytajcie się po czytaczowej, kiedy napiszę listę zakupów. Tak, więc lepiej niech sobie stoi... nieużywany i pięknie wygląda i tyle, no. Dobrze. Dobrze, inna rzecz, to już bardziej forma książkowa też, to są kolorowanki. Oho. Kolorowanki i ja tutaj nie mówię o kolorowankach tego typu znanych tam serii, chociaż jeżeli ktoś lubi, to też. Ale dla mnie w tych kolorowankach tutaj Dwór Cierni i Róż, czy Szklany Tron, czy Rywalki. To jest najfajniejsze, że z jednej strony są to kolorowanki, ale takich książek, które nie są ilustrowane. Tak. Także często to jest pierwsze wyobrażenie takiej książki, ilustracji, postaci, takie pierwsze pokazanie. I znowuż nie kolorujemy my na przykład osobiście. Szkoda nam, bo nie umiemy. No tak, szkoda nam, bo nie umiemy. A z drugiej strony ja to traktuję jako taki dodatek do każdej tam serii, do cykli książkowych, ilustrowany dodatek. Tak. Piękne ilustracje, naprawdę są piękne, zwłaszcza w Szklanym Tronie i w... Chociaż tutaj też, w Rywalkach też. Jest. Naprawdę one są... Powiedziałabym z wielką dbałością i szczegółowością robione. To nie jest takie tam kopiuj, wklej gdzieś tam, jakieś tam co można podciągnąć pod te Rywalki czy tam pod historię. Naprawdę wszystko jest tak... Oczywiście, ja wam powiem tak. Super narysowane. Wręcz wstrzymam się przez chwilę, żeby powiedzieć, aż znajdę odpowiedni obrazek. Spójrzcie na ten obrazek i powiedzcie, że to nie jest epickie. Epicka scena z dworów przedstawiona w formie kolorowanki. Fejra, Rysand i pantofel w dłoni, a drugi poleciał. Także dla takich chwil, dla takich szczegółów ja po prostu uwielbiam kolorowanki i jak oglądam za każdym razem te kolorowanki, to tak sobie patrzę, Jezu, jakie to jest fajne, ile szczegółów w ogóle rzeczy. No tutaj niestety nie ma tej sceny, no właśnie, pamiętnej. Wiem, o której mówię, tej z początku, co tam tak. noga naszej Ameryki poleciała. No, noga Ameryki poleciała w jaja Maxona. No, niech mu po co zdradzałeś, no. Takie... Bo to jest kultowa scena, która niestety nie została przedstawiona, no, w kolorowance. No, bardzo żałuję, że jej nie ma, ale no... Ale są inne naprawdę piękne obrazki. Klasyka! Funko Pop! Tak, nasze ukochane popy, którym ciężko nam się oprzeć. I patrząc na Instagrama, to chyba 90% ludzkości korzystającej z Instagrama również ma ten sam problem. Tak, naprawdę. Jak tylko je zobaczyłeś... W ogóle tak, moje pierwsze wrażenie, jak widziałam popki, to... Ale może no. dalej. No nie? Fuj! Po co oni to robią? Kto to będzie kupował? A potem... Potem pojawił się Geralt. Potem pojawił się Geralt i Geralt nas w sobie rozkochał, że no... Znaczy prawda jest taka, że popy są o tyle genialne, że i z książek, i z filmów, znaczy z książek, z ekranizacji oczywiście. No z ekranizacji, tak. Znajdzie się mnóstwo popów. No Harry Potter, Gra o Tron. Wiedźmin, Percival's Player One. I cała plejada najróżniejszych postaci. I nasza lista nawet do zebrania popów jest bardzo, bardzo duża, jeżeli chodzi o takie postaci z ekranizacji. Ale to jest taka fajna rzecz do postawienia na półeczkę. Bawić się tym nie próbowaliśmy, aczkolwiek...
No, czasami zdarzało się różne dziwne rzeczy robić. Prawda? Rozmowa z Wiedźminkiem. A to tak, że to tak, że... nie, to jest tak wdzięczna zabawka, figurka zabawka. Kolekcjonerska, a nie zabawkę. Będę chciał, ty się będę bawił. Ciamdziuś na pewno chciał się pobawić, czy ta cząstko. Potter mówi, żeby już go odłożyć i gadać dalej, bo ma spotkanie w ministerstwie. Ach, okej. Okay. A Wiedźmin zapewne rusza dalej szukać chędożyć. Potworów. Chędożyć. Chędożyć, jakie potworów! Chędożyć, pod spodnicą będzie potworów szukał. Jedną z fajniejszych rzeczy, którą ja posiadam, a co jest związane z pewną książką, są te oto piękne, puzzle Geraltowe. Moje ukochane puzzle Geraltowe, które już... Wiedźminowe, czemu Geraltowe? Bo Geraltowe, jest tu Geralt, więc jest Geraltowe. No i to są puzzle, które miałam już milion tysięcy razy układać, ale jak sobie pomyślę, że tu jest 1500 elementów, to mnie krew zalewa i się zastanawiam, czy kiedykolwiek znam je ułożyć. Było tak. Słuchaj, bardzo bym chciała ułożyć te puzzle, ale potrzebowałabym dużej dykty, żeby mi się to nie rozsypywało, bo stół mamy za mały. Tak, mamy pyk, za pyk, mały. Pyk, 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 pyk. Obi. Dzień dobry, poproszę, niech to. Pyk, 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 pyk. Do domu. Dykta rok stoi sobie już. Rok nie. Rok. Rok nie, ale zimą stoi. 2018 roku, czyli prawie już rok, zakupiona była i stoi. Stoi za szafą w dziecięcym pokoiku i czeka. A ty nie. dalej, jeszcze teraz polecasz. Nie, no czytaczowa kocha puzzle, do 40 daje radę. Przepraszam, to nie ja mam problem z 32 elementami. Nie muszę patrzeć na obrazy. Przepraszam. Przepraszam, ja się już rozwinąłem i 60 z palcem w uchu. No układam. Dobrze, ale i tak cię zajmuje to godzinę i musisz patrzeć na obrazek często. Bo ja nie robię tego na wyścigi, tylko ja się tym delektuję. Ach, no tak. Ale naprawdę, fajna rzecz. No, mam nadzieję, że w końcu je ułożę. Znaczy puzzle, no, jeżeli chcecie się jakiegoś za przeproszeniem gówniaka z rodziny pozbyć na dłużej, dajesz takie 1000 puzzli i mówisz, a ciocia ci da coś fajnego jeszcze, jak ułożysz wszystkie. I za taki gówniak mówi się, o, PlayStation dostanę, Xboxa. I układa, tydzień później przychodziła ciocia, o, masz tego lizaczka. Kubek. Metro, Uniwersum Metro 2035. Kubek ceramiczny, z którego pije wszystko i na ceramiczny? Potęgę. Ceramiczny? Nie jest ceramiczny. Metalowy, przepraszam. Ceramiczny! No ceramika to nie metal. W sklepie Insygnisa dostaniecie taki kubeczek i to jest naprawdę fajna, bardzo fajna rzecz. Ja jestem z niego tak bardzo zadowolony, że jest moim towarzyszem numer jeden w codziennym życiu. Tak, tak. Czy też się do niego przywiązał, że nawet go nie myje, tylko po prostu wlewa non-stop do niego. Nieprawda, opukuje. No i tutaj też taka koszuleczka z Uniwersum Metro również. Widać. Widać koszuleczkę. Dlaczego pokazuję od razu przy kubeczku? Bo w sklepie Insygnisa możecie kupić sobie taki zestaw taniej. Koszulka i kubek po 20 zł obecnie w promocji. Jak kupujecie w zestawie, to płacicie 35 zł. Dla mnie to jest po prostu... Mega deal. A skoro jesteśmy przy kubeczkach czytaczowo... Tak, kubeczek. Tak. Taki oto... Zgrotron też bardzo dobry dla fanów. Jezus Maria, to jest drugi mój ukochany kubeczek, więc pilnuj. Już nim pogardziłeś. Nie pogardziłem. On już stoi w kącie i się kurzy. I tylko metro i metro i metro. Kiedyś nie się kurzy się! Faktycznie kiedyś czytacz z niego korzystał bardzo często, non stop, dzień w dzień z niego pił. Ja mu chodziłam myć pokryjomu. Bo on nie chciał go w ogóle myć, cały czas z niego pił. Czemu ty ze mnie robisz taką fleję? Żartuję oczywiście. Ja go codziennie myłem. Raz o nim zapomniałem, uhodowały się żywe kultury bakterii i pleśni, ale to było raz. Ale wiesz, że to raz to trwało chyba z tydzień, bo szybciej takie kultury się nie wyklarły. Wtedy to z dwa tygodnie, bo ja go szukałem i nie wiedziałem, gdzie on jest, on był ukryty. A był ukryty na stoliku obokiego łóżka. Za lampką nocną i mnie lampka oślepiała i ja go nie widziałem. Ale no, słuchajcie, kubek to jest bardzo uniwersalny prezent i wydaje mi się, tak, że dla każdego. A jeżeli ktoś nie chce szukać oryginałów i przepłacać albo potrzebuje jakiegoś specyficznego wzoru, no to no, w internecie mnóstwo jest takich miejsc, gdzie można dostać. Wybierasz sam sobie grafikę, tak, wysyłasz do firmy, firma kubek ci robi i przysyła kubek. I to trwa mniej niż tydzień z wysyłką na dobrą sprawę, bo to jest praktycznie w 24-48 godzin robione i możesz sobie taką grafikę, jaką chcesz i zamiast płacić na przykład za kubek 50, 60, 100 zł, to kupisz sobie taki kubek za 15-20 zł. Tak. A jeśli masz gdzieś pod nosem na miejscu, gdzie robią, no to już w ogóle. To już w ogóle wtedy 60, bo stacjonarnie to... stacjonarnie... Op! A! Op i op! Op i op! Op i op! I ostatnia inspiracja prezentowa, którą dla dzisiaj... którą dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Metro gra
planszowa, bo planszówki to też jest bardzo fajna rzecz. I mnie się wydaje, że fajnie się ten czas spędza. Jeżeli jeszcze można trafić na planszówkę opartą o fabuły gry, to już jest w ogóle mega. No i to jest taka planszóweczka, w którą nawet totalne jełopy umysłowe, jeżeli chodzi o planszówki, totalni nieudacznicy, którzy nie znają planszówek, tacy jak my na przykład, mogą sobie grać i spędzić kawał dobrego, fajnego czasu. Bo w Metro to naparzaliśmy jak głupi. Ale problem był, żeby skumać zasady. Ale jak tylko skumaliśmy zasady, to było takie pyk, tak. I już, jechane. Chwała kanałom YouTube'owym, które tłumaczą zasady tak. Dla żółtodziobów. Tak, to takich jak my. Tak. Więc... I naprawdę pociska się w grę fajnie, szybciutko, przyjemnie, można sobie popykać. I wcale nie jest długa rozgrywka, jeśli chodzi na przykład o Metro 2033. Tak. Za krótka nie jest, za długa nie jest, taka w sam raz. W sam raz, że nie trzeba poświęcić całego wieczoru, czy całej nocy. Także gra taka też jest bardzo dobrym pomysłem na święta. I cóż, to wszystko, cośmy dla was przygotowaliśmy, co nas inspirowało świątecznie, bo staraliśmy się wybrać dla was takie gadżety, które nas przekonują, z których sami korzystamy, sami mamy radochę, jak dzieci. Zwłaszcza z kolorowanek, których nie koloruję, bo nam szkoda. Ale ja kocham je oglądać, ja ich nigdy nie będę kolorował, bo zbezcześcić. Tak samo świeczek nigdy nie będziemy palić, bo szkoda. Nie, świeczkę? Jedną ci pozwolę wybrać. Wait a moment! I to fajerę sobie weźmiesz, żadnej innej. Bo ty musisz się do mnie odwrócić, a nie tak gdzieś tam się kapisz. Ale ja odpalam świeczkę nie dla ciebie. Sama siara z zapałki. Tak, na razie sama siara. Poczekamy, powąchamy, zweryfikujemy. Ale zaczyna już być coś czuć. No. O. A za chwilę zgasimy, żeby za wielkie dziury się tutaj nie... No czemu? Żeby... Myślałem, że sobie tak gdzieś się popalimy trochę. Popalić to ty sobie możesz, wiesz. Ty mi dasz popalić, nie? Tak, na przykład. Dajcie nam znać w komentarzach, czy któraś z naszych propozycji na świąteczny prezent skradła wasze serca, czy zamierzacie coś komuś z tej naszej listy podarować, a może sami chcielibyście coś takiego otrzymać, także koniecznie podzielcie się tym z nami, napiszcie, co wy komu dajecie, co chcecie dostać itd. itp. A my się z wami żegnamy, zapraszamy do subskrybowania tego kanału na YouTube oraz obserwowania profili na Facebooku oraz na Instagramie, a na koniec piosenka! All I want for Christmas is you. Yeah, yeah. Pa.